Dzisiejszy dzień rozpoczął się kolejnym chłodnym porankiem. Jednak jak tylko zza góry wyszło słońce, temperatura wzrosła jak za pstryknięciem palców. Witamy nowy dzień. Kierunek Mersin. Kierunek Morze Śródziemne. Mersin to miasto stricte wakacyjne. Parę klipów, ujęć i tyle wystarczy. Słoneczko, palmy, owoce na drzewach. Koniec tematu. Dobra. Dzień dobry. Jesteśmy już w miejscowości Mersin. Mersin, które w języku tureckim oznacza perłę śródziemnomorską. W tym mieście znajduje się największy port, cały port morski w całym, w całej Turcji. Ubrany jestem oczywiście w koszulkę tutaj odnoszącą się do obecnej pogody, ponieważ za oknem jest stopni 19. Dla mnie 19 to jest za dużo w obecnej sytuacji, ponieważ ja wolę mieć stopni 5, jak jeżdżę autostopem, ale jest ok. W tym mieście mieszka około 1 000 000 osób i fajnie, jutro już ciśniemy na wschód. Jutro Sylwester? Jutro? Jutro Sylwester jest tak w ogóle, o proszę bardzo, dobrze wiedzieć, ja w ogóle dzień jak co dzień, nie obchodzimy to, czy są święta, czy Sylwester. Dzień jak co dzień, na podróży nie ma czegoś takiego jak święta, czy Sylwester, trzeba... Wiadomo, ja wierzę, ja obchodzę, ale po swojemu. Teraz się poładowuję, nie wszystkim co mam. Tą kartę będę musiał niedługo zmienić, ponieważ zostało mi 23 minuty materiału. I co? Mam nadzieję, że jeszcze zdążę dzisiaj wam trochę tego miasta pokazać. Okej, ja. Okay. Are you gonna record while we're here? Yeah. Cytrynki. Spoko, ja już swoją zajmałem po staropolsku, wiecie jak to jest, pyki nie ma, pyki zebrane, tylko mi jedną wziąłem, jedną tylko jedyną, ponieważ wiecie, trzeba, cebula musi być, ale tak z umiarem. Dobra, ja z Mersin wyjeżdżam, ogólnie tutaj tak naprawdę filmowo jest, muszę powiedzieć, w sensie kalifornijskie zachody słońca, palmy, jak w Los Angeles, no ale tutaj można filmy tworzyć i tworzyć. Ja teraz z Mersin będę już wyjeżdżał i będę kierował się na miejscowość, o popatrzcie, na miejscowość, o proszę, jak ładnie, na miejscowość Gaziantep będę się teraz kierował, która jest 3 godziny stąd, 3 z kawałkiem. I tamta miejscowość, to jest na wschód, ja cały czas na wschód będę jechał. Jest to turecka taka stolica kulinarna. Z niej między innymi te pistacje pochodzą. W sensie tam ona słynie z takiego jednego deserku pistacjowego. Mam go zapisanego, więc na pewno wam go pokażę i sam go sobie spróbuję. Tak, i sam Gaziantep jest też, przypomina trochę Aleppo syryjskie, które zresztą nie jest wcale daleko, bo do samej Syrii jest 50 km, a do Aleppo kilometrów jest 120 z Gaziantep, więc robi się ciekawie.
i ładnie. Gdzieś tam już trochę chłodnie będzie, na szczęście, bo tu już za gorąco było wczoraj. Lecimy dalej, do miasta Gaziantep, stolicy kulinarnej Turcji. Miasta sąsiedniego do syryjskiego Aleppo. Autostopem dojechałem sprawnie z wieloma różnymi kierowcami. Z jednymi było bardziej, a z drugimi mniej komfortowo, ale kilka zdjęć pokażę wam teraz. Do Gaziantep dojechałem 31 grudnia, czyli nowy rok spędzam właśnie tutaj. A zostałem tego dnia u Cesura, Kurda, który pracuje w organizacji pomagającej uchodźcom. Jednak do tego wrócimy potem. Hi, hi Ces. Hi. So I made it to Gaziantep City. Yeah. It's is it already eastern part of Turkey or still central? Still central. Still central, okay, so I'm still in central part of Turkey. I will be in Gaziantep for 2 days, for 2 nights. And I'm staying with Jess. Yes. It's time. And it's the capital of food in Turkey, I think. Yeah, capital food. Capital food, yes. Of course. And what was the name of this most traditional dessert? Baklava. Baklava. Yeah. And you can try the beyran. Beyran? Yeah. It's called beyran. 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 It's soup, kind of soup. I think my friend told me about it. Like, yeah, it's 11 p.m. We have 1 hour left until the new year, 2020. Yeah. It's our last hour of this year, and we are happy new year. Not yet. It's 1 hour left. 1 hour left. Yeah. Right now, our plan is to make some good food right now. Yeah. So we will. So our first meal of the new year will be amazing. That's the plan. My mother is prepared some delicious food for us. And we try together in the New Year's. Yeah. Okay, so we are about to start cooking. We will happy, of course. We will happy in the 2021. Yeah. But for me, year 2020 was a good year. Voila, 2020 for me, it was very terrible. Terrible. Okay. Yeah. I was just lucky. But I know. Maybe. It. Okay. Two minutes left. How was it called? Mante. Mante. Okay. It's 2 minutes until the new year. Our first meal of the new year to be good. Yeah, of course. So it's last minute of this year. What do you want to say? Yes. What do you want to say? It's your last minute. I hope for all world and for all people, it will be a great year. Forget the 2020. Oh, yeah. Because and just it was on. It was very terrible. Yeah. Okay. Mutliler to everyone. Mutliler to everyone. I think it's ready. 2021. Almost there. Oh my God. Yeah! It's here! Happy New Year! Happy New Year! Mutlular! 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 Mutlular, everyone! Nice! Mamy nowy rok! Mamy nowy rok! A tutaj u nas, jak to u nas? No. Dzieje się tak. Yes, it's ready now. It's ready. Yeah. Okay. So, Mutlular and wish you all happy New Year. Happy New Year. Happy New Year. Jestem w miejscowości Gaziantep i witam was już w zasadzie już po raz drugi w nowym roku, ponieważ dzisiaj już przemówienie było z tej miejscowości Gaziantep, które tam z arabskiego oznacza ziemię królów, Kingsland. Oznacza też jakiś wilk wiosny, coś takiego z armeńskiego, ale tak
Wiecie, ile języków, ile przez ile rąk się to miasto przewijało, tyle różnych nazw. Jest lockdown taki dodatkowy od 31 do 4 stycznia. Oczywiście dla obywateli tureckich oraz dla mieszkańców. Czyli ja mogę sobie chodzić. Czy jest to fair? Nie wiem, ale mam to w dupie. Ponieważ ja mogę sobie chodzić i będę sobie chodził i będę sobie zwiedzał. A jak brak ludzi mi w tym pomóc, to tym bardziej chętnie z tego skorzystam. Paszport mam, żeby się tłumaczyć. Tu można latać dronem, jest takie fajne miejsce, gdzie chciałbym polatać. Zobaczymy. Na pewno czuję się bardziej komfortowo chodząc po pustym mieście i go zwiedzając, ponieważ mnie osób, które mogłyby mnie z niego okroić. Do Syrii 70 km, do granicy takiej, którą można przekroczyć w miarę, wiadomo, jak nie ma wojny, a do Aleppo 120. Lecimy zwiedzać. To zobaczę, nie mam planu. Lecimy. Miasto Gaziantep położone jest od granicy z Syrią jedynie 60 km, a w samym tylko mieście mieszka ponad 2 miliony ludzi, z czego ponad 500 000 to uchodźcy, a aż 200 tysięcy to uchodźcy z Syrii, głównie z Aleppo. Stolica kulinarna Turcji ma jednak dość dużo do zaoferowania, ale przez panujące obostrzenia wiele atrakcji jest aktualnie zamkniętych, takich jak Muzeum Mozaik, Zamek Gaziantep czy Muzeum Archeologiczne. Nie trudno też zauważyć setki zamkniętych sklepów i tylko pojedyncze, działające domowe biznesy. To, z czego słynie to miasto, to pistacje oraz specjał tego miasta, czyli baklawa. Baklawa jest to deser, która jest złożona z warstwy ciasta, które przełożone są słodkimi warstwami orzechów, głównie pistacjami, z syropem cukrowym lub miodowym. Ciasto jest niezwykle słodkie, klejące i chrupiące z wierzchu, ale warte spróbowania, ponieważ jest to bomba cukrowa, ale niezwykle dobra. Koniecznie musicie ją wypróbować. Uczucie słodkości. Naprawdę jest dobre. Kurczę. Bardzo mi smakuje. Jest słodkie. Nie na tyle słodkie, żebym po jednym kawałku żygał słodkością, ale jest dobre. Podczas gdy ja odpoczywałem, obserwując życie toczące się dookoła, moją uwagę przykuli chłopcy, grający w piłkę, a szczególnie jeden. Chłopiec bez jednej nogi, który razem z resztą biegał i kopał piłkę równi z równym. Naprawdę dawał radę. Później postanowiłem polatać dronem. Chłopcy szybko podłapali temat i podeszli pogadać. Do rozmowy użyliśmy tłumacza Google. Jak się okazało, chłopcy byli właśnie syryjskimi uchodźcami z Aleppo, którzy od jakiegoś czasu zamieszkiwali w tym mieście. Byli bardzo sympatyczni i ciekawcy. Poprosili o zdjęcia, podziękowali, zbyliśmy piątki, rozeszliśmy się w swoich kierunkach. Zanim przejdziemy dalej, chciałem powiedzieć, że Czesu uczył się angielskiego od zaledwie 3 miesięcy w pojedynkę. Jest naprawdę zdeterminowany, a jego poziom i systematyczność są naprawdę godne podziwu. Pierwszy przykład Czesura i zamiast gadać głupoty o braku talentu do języków, po prostu ruszcie dupę, bo języki poszerzą wasze horyzonty przeogromnie. A więc wieczorem usiadłem z Czesurem, który zgodził się co nieco opowiedzieć o tym, jak wygląda jego praca. Posłuchajcie, co miał do powiedzenia. Yes. Can you say something? Of course. Can you hear me? Yeah. So first you can tell us what is your work? What is your job? What are you responsible for? Ah. Like what? But some sentences maybe make the... Okay, no worries. Just wrong because just, my English not well, you just know. Just speak as you feel. Ah, yes, of course. You know, from your heart.
I shared with you before. I work in a humanitarian organization. It's called Goal Global, and I'm IPA assistant there, and like social workers, but actually I am a teacher and classroom, but I have been 4 years with refugees work, and now I have a lot of experience about refugees after Syria war, and now I work in Gaziantep with Goal Global organization. It's non-government organization. So most of the refugees you work with are from Syria? Yes. Mostly? No, just we sometimes we work with the Iranian refugees and Afghanistan from Africa, but almost most with Syrians refugees. Yeah, because in Gaziantep now maybe 200,000 Syrians people live in only in Gaziantep. Only in Gaziantep, just okay. Yeah, and it's mean a lot of peoples. And they need a lot of things and a lot of helping about a lot of things. Okay. Yeah. So what is like, what are basics, basic stuff you must like, you must help with for these people? Yes, sometimes then they come to our office and they speak about her problems. And we take the interview with them, and after we hear the problems and we meet about problems, what kind of can solution this problem between us, we talk, and after if we need talk with government staff and social service and hospital and blah blah blah, a lot of things, we solution the problems. But like, for what kind of things usually they ask, like refugees? I don't understand. What they ask for? What they ask? Well, what kind of things? For example, I want to tell you and this memory, and the children is cannot walk and after accidents. So they ask, for example, for healthcare. Yes. Okay. For example, he have the he has the health problems, but he cannot speak Turkish, and he cannot tell your problems to doctor, and he doesn't have any knowledge about the hospital service and health service. And they come to next me and they ask me how can I solution this problems. I have health problems and I don't have idea for I can take the health service. Can you help me, for example? And after I understand the problem, I take the interview with government official, and after I take the her idea or his idea, I accompany with him or his to hospital and to doctor, and I translate between doctor and refugees, and if we can the solution problem, they help we helping. Okay. Them. Yeah. Okay. So you have very important job. Yes. You have a lot of people. Yeah. So how many people you meet, for example, in 1 month? In 1 month, maybe 200. 200 people. 200 people. Wow, that's a lot of. Yes, a lot of. A lot of. And you met, well, we were talking like yesterday, and you also told me that you are going, you are also go. For example, to refugee camps. Yeah. Right? Yes. Sometimes
We need to go and tent area. Mm-hmm. And but now in the Turkey tent is will it will be closed. Mm-hmm. Closed. Why do you usually go to those camps, tent areas? By taxi. Why? Because we take the. We need understand the problems, uh-huh. refugees problems, uh-huh. and we talk about rules in Turkey uh-huh. and government on Turkey, and if so for example, I want to say you, and some refugees children is not go to education and the school, uh-huh. but we need the safe in school. And for this, we can helping them. Mm-hmm. Yes, it's for example. And sometimes someone have the health problems and psychological problems and lovers, mm-hmm. lover, mm-hmm. lovier, lover, lover, love problems, lover, lovers problems. Love problems. Yes. Okay. And for this, in our office. We have the one lover. Lover? Lover, I don't lover. Like to love? Like to love for and the documentary and for love, okay. Nah. Yes, and this for was for that's, this. That's what that's your job. Yeah. Okay. And I don't want to ask about like bad memories because I'm sure there are like a lot of like bad situations. Yes. Yes. So I just leave it behind. Now I just ask you, just like one nice memory. Yeah. Like, because there were also for sure a yes. Nice memory. Yes, I prepared for you, and it's nice histories, but maybe my English is not well. It's okay. No, don't worry. I hope you can understand. Of course. I think we can. And no between worry. Us, this important point. Yeah. And if you can understand then. If it just say it's important for you. Yes, Just say how you feel it, and it's okay. Yes. Now I will tell you a moment, and I will never forget. Mm-hmm. There was a refugee, a little boy, and he was crippled during the Syria war. He couldn't walk after accident, mm-hmm. and they come to Turkey. With his family mm-hmm. and illegal way, do you know? Which way? Between because you showed me two between ways. The mountain. Before they came to Turkey, he lives in Aleppo. Mm-hmm. Yeah. And after they come to Turkey with his family, and they applied to our association for help, mm-hmm. and I work with this case. Mm-hmm. And I help him about health service. Mm-hmm. And he was 5 years old when you was helping him. 5 years ago. He was 5 years old. Yes. He was 5 years old. He was just yeah. Boy, yeah. Just little boy. Yeah. Yeah. And after we. Went to hospital for operation and for accident and for his leg. Mm-hmm. And I speak with his doctor. Mm-hmm. And his doctor said me, and this operation is successfully. Mm-hmm. It was successfully. And after 6 months, maybe this boy can walk. Mm-hmm. But probably. And it's, mm-hmm. Not sure, and he, how can I say? Special device. Yes. His doctor is put the some delivers. Some device. Device, yeah, some device. His leg. No. And after 6 months, mm-hmm. Doctor is open the. Device mm-hmm. and the boy can stand up mm-hmm. On the leg. Yeah. Stand up. Stand up tall. Yes. And he
say to me, can you help me because there is a very hike and I have to confuse because is this step first step in his wife. His life. His life, mm-hmm. Yes. And he asked me, can you put the, my hand? Mm-hmm. And I take the your his hand and I helping for can he can stand up. And after I speak with his doctor. His doctor said me, the boy maybe have a long time confused about the step and walk because he's a long time live next to Grant. Mm-hmm. And after he stand up and Grant is for very close for your... it's very far, high. His brain, his mm-hmm. mind. Mm-hmm. Yes. Now, I speak with other staff and colleague mm-hmm. in Mersin, mm-hmm. and my friend is say me, Yazen is can walk now mm-hmm. and can stand up, and he continued the education in the school. Yeah. So that was a success. Yes, it's a success. Now he lives in Turkey normally. Yes, yes, he lives in Turkey now. Nice. And he is 8 years old. Yes, now he is 8 years old and I know he is very happy now. Nice. Yeah. So, I take the some news about. You are amazing person. Yeah. Thank you. Thank you so much. Czesur jest najpogodniejszą i tym samym przeogromnie szczerą i autentyczną osobą, którą miałem okazję poznać. To ile mogłem się od niego nauczyć w kontekście podejścia do życia oraz celebrowania małych momentów zostanie ze mną już na zawsze. Jestem strasznie wdzięczny osobie, że skrzyżował nasze drogi i pozwolił nam się poznać. Bo bez wątpienia mogę go nazwać przyjacielem. Sibas de Kentosu. It's video or? It's video. Yeah. Now I cooking pasta for my guest. And really I like him. His name is Paul. I want to share my feel about you, Paul. And you are very clever man. You are very curious. Yeah, curious. Curious. Queer. Clear. No, queer. And you want to learn a lot of things. Okay. So wondered? Wondered. Yeah. Wonder. 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 You are Wonder Man. And I hope in the future you can make really for your dreams. And you can travel all world and all country. Yeah. Też kiedy dream. Bye. Bye bye Paul. Bye, gule gule. Thank you. Bye. Send to me. Okay? Yeah, bye. I won't. See you after 2 years. Yeah, bye. No, easier. One year. Bye bye. Bye.